Witamy wszystkich serdecznie, osoby, które są z nami tutaj na sali i wszystkich naszych słuchaczy po drugiej stronie, że tak powiem, ekranu komputerowego. Mamy dzisiaj odprawę globalnego systemu inwestowania, coś, co normalnie realizujemy tak naprawdę co tydzień. Większość z Was zakładam, że bierze udział w odprawach tygodniowych. Ktoś nie bierze udziału? Jedna osoba. I nasi technicy. A miałem Was wymienić z imienia i nazwiska. Spóźnienie to naprawdę nie nasza wina. Dobra, ale wracajmy. Spotykamy się raz na tydzień na odprawach takich zamkniętych dla wszystkich osób, które mają abonamenty w naszym serwisie infoinwestor.pl, czy to na indeksy waluty, czy też na spółki. Dziś robimy tą odprawę otwartą, po to, abyście mogli zobaczyć, w jaki sposób to wygląda u nas tak naprawdę prawie że na co dzień, bo odprawa jest w poniedziałki o godzinie 10, dziś wyjątkowo we wtorek, bo jesteśmy po świętach, a analizy uaktualniające to, co mówimy podczas naszych spotkań, pojawiają się o wtorek, środa, czwartek, piątek, przy czym dziś będą na wykresach tygodniowych, dziennych i godzinnych, a w pozostałe dni są na wykresach godzinnych. No i po co to robimy? Po to, aby znajdywać rynki, znajdować instrumenty, na których pojawiają się najlepsze warunki do gry. Czy ja mogę flamaster prosić? Chodzi o to, że zgodnie z teorią fal Eliota chcemy znaleźć momenty, w których rynek jest najsilniejszy w danym ruchu. Przyjmijmy, że za przykład, że mamy ruch wzrostowy, tak? W momencie, gdy powstaje dołek, to on jest zazwyczaj najtrudniejszy. Tutaj są stopy wybijane, są naciągnięcia. Jedni kupią za wcześnie, rynek jeszcze pójdzie w dół, jedni nie zdążą kupić. To jest taki moment, gdzie dość trudno jest zająć tę pozycję. Najłatwiej zająć nam pozycję po pierwszej fali wzrostu, korekcie, pod kolejną falę wzrostową. To może być fala trzecia albo to może być fala C. Mamy impulsowy wzrost, tak? I na wszystkich, po to analizujemy te instrumenty, te kilkanaście, prawie ponad 20, prawie 30 instrumentów, po to, żeby szukać tych fal, które są najmocniejsze, żeby to zarabianie było proste, bo jeżeli jesteśmy na jednym rynku, przykładowo na WIG-u 20 czy na DAX-ie, ja swego czasu w latach, 2009, 10, 11, w sumie serwis InfoInvestor zaczynał od tego, że specjalizowałem się w kontraktach na WIG 20. Natomiast po tamtym czasie rynek polski zaczął się psuć, spłacać, nie było fajnych struktur, nie było dużych ruchów i nie było jak grać, tak? A przypomnę, że zarabiamy w trendach i zarabiamy właśnie na tych najsilniejszych ruchach. Niestety inwestorzy próbują grać cały czas, czyli tak jak dawno temu, ja na WIG-u 20, dużo osób teraz gra na DAX-ie i problem pojawia się taki, że te instrumenty są w pewnych czasach trendowe i faktycznie dają dobre pieniądze do zarabienia, natomiast gdy przychodzi korekta, załóżmy, że tutaj zaczyna nam się korekta, tych korekt jest kilka rodzajów, one mogą być tak tutaj prosta, może być pędząca, może być nieregularna, może być trójkąt, tego okresu korekcyjnego my nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. I osoby, które grają na korektach, zazwyczaj oddają te pieniądze, które zarabiają czasami na zyskach wziętych z dołka, czasami na tych falach trzecich, a cała zabawa polega na tym, żeby w momencie, gdy ruch jest dojrzały, w momencie, gdy szykuje nam się korekta, wstać, odejść od stolika albo znaleźć inny instrument, na którym znowu pojawia nam się trend. I o to nam właśnie chodzi. Wstajemy, odchodzimy od stolika, następuje korekta i znowu szukamy momentu do zajęcia pozycji, czyli na przykład po takiej korekcie pod kolejną falę wzrostową. I tak, metodologię my mamy opisaną tak naprawdę w książce Roberta Minera, Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Kto z Was jeszcze nie czytał? Dwie osoby, trzy. Tu jest tak naprawdę cały warsztat do przerobienia, tak? Metodologia ubrana w słowa, natomiast to, co tutaj robimy, to przenosimy tę metodologię na wykresy, tak? I stosujemy ją tak naprawdę dzień po dniu, bo jeżeli zajrzycie na InfoInwestora i załóżmy macie dostęp do abonamentów, to
tam ostatni znaczek w adresie wykresu, jeżeli kliknie się na powiększenie tego wykresu, pokazuje jego numer kolejny. No to tam jest grubo ponad 20 tysięcy wykresów opublikowanych. I tak jak wspomniałem, kiedyś to były kontrakty na WIG20, później waluty, w międzyczasie indeksy, a mniej więcej od 2 lat również surowce, które w ostatnim czasie są bardzo, bardzo ciekawe. Dziś nie będziemy mówić o metodologii. O metodologii będziemy mówić za 2,5 tygodnia, 16 kwietnia, w tej samej sali, również przez internet, będziemy mieli szkolenie odnośnie samej techniki zawierania pozycji, tego, w jaki sposób szukamy naszych punktów zwrotnych, co to są te oznaczenia, które są na wykresie. Dziś spotykamy się po to, aby porozmawiać właśnie o tych wykresach i o tym, co się dzieje na poszczególnych rynkach, a mamy 3. Zaczynamy od walut. Przechodzimy później na indeksy, kończymy na surowcach. A zaczynamy od czego? Jakiego zazwyczaj instrumentu? Od indeksu dolara, dokładnie. No ja zawsze powtarzam, że dolar rządzi światem, jeszcze wszyscy czekają na zmianę, żeby to się zmieniło. Stany nie chcą przestać, znaczy nie chcą tracić siły, dolar na razie jest tą dominującą walutą i dopóki tak będzie, no to będziemy zaczynać od dolara i odnosić go na cały rynek. Maćku? Kasia chyba cię woła. No i tak, indeks dolara w kresce tygodniowej. To, co widzimy tutaj, to oznaczenie dla ruchu bocznego ABC jako fala A, bordowa w nawiasie, trzyfalowe podbicie na fali B, trzyfalowe ABC, niebieskie, spadek na fali C i znowu trzyfalowe podbicie na D, spadek na E. Ze względu na to, że te ruchy są właśnie trzyfalowe, ja zakładam, że tu będzie budowany taki trójkąt boczny. Jeśli jednak w fali D rynek wybiłby szczyt fali B w górę, no to przyjmiemy, że wzrost będzie kontynuowany w górę. Clue jest takie, że w obecnej sytuacji mamy po pierwsze z 4 elementów systemu. Trend momentum tygodniowy zawraca nam w górę. Struktura, koniec fali C z oczekiwaniem ruchu wzrostowego. A do tego analizujemy to w 3 przedziałach czasowych, czyli w tym momencie patrzymy na wykres tygodniowy, patrzymy na wykres dzienny i ustalamy sobie, jaki jest kierunek dolara. Dzięki temu jesteśmy w stanie odnieść to zachowanie na pozostałe waluty, przykładowo na euro, jena, funta, złotówkę. Z zasady ja nie gram na indeksie dolara z tego względu, że on jest moim barometrem do tego, w jaki sposób mam patrzeć na rynek, jakiego trendu się spodziewać, a wszystko po to, żeby nie grać przeciwko rynkowi. W momencie, gdy wiem, w którą stronę podążają dane pary walutowe związane z dolarem, jest mi łatwiej na nich zawierać transakcje. Więc tutaj po okresie kilku tygodni spadków, poprzedni tydzień zamknął nam się w białą świecą. Oscylator zawraca nam w górę. Jesteśmy w punkcie czasowym 25 marca. Jeżeli są wśród nas osoby, które do tej pory miały dostęp do raportów czy też do naszych analiz walut, to ten punkt 25 marca wynikający z koncentracji projekcji czasu, on się pojawił gdzieś w październiku, listopadzie, jeśli dobrze pamiętam. No i co się stało? 25 marca, końcówka zeszłego tygodnia, rynek staje na wsparciu, struktura jest wypełniana, następuje zwrot w górę. Bardzo fajnie działający punkt czasowy. No i teraz spodziewałbym się właśnie umocnienia dolara. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to mamy jeszcze dojście do poziomu FIBO, notowania zbliżyły się, nastąpiła obrona, wyjście powyżej minimum poprzedniego swingu, no i teraz należałoby się spodziewać kontynuacji. Jedna bardzo ważna rzecz to to, jak widzimy oscylator. Jeżeli on jest w strefie wykupienia, no to z naszej metodologii następująca informacja płynie. Uważaj, rynek jest wykupiony, w tym momencie otwieranie nowych pozycji może na wzrost, może być zagrożone. Poczekaj, jak zbuduje się struktura korekcyjna, schodzi się oscylator, wtedy możesz znowu zająć pozycję. No i oscylator zazwyczaj bardzo dobrze działa, natomiast on nie jest jedynym elementem systemu. Łączymy go z pozostałymi elementami, czyli ze strukturą,
z poziomami FIBO i wtedy jesteśmy w stanie uzyskiwać te podwyższone warunki sukcesu. Wtedy chcemy grać. Clue jest takie, dołek na dolarze zapewne został zrobiony. Po pewnym momencie korekty, czyli spadku na indeksie dolara, znowu pojawią się warunki do gry. Czyli w średnim terminie spodziewam się umocnienia dolara, czyli dolar będzie mocniejszy od jena, od euro, od funta, od złotówki i to w pewien sposób wyznacza kierunek gry na najbliższe tygodnie. W przypadku jena mamy trend momentum wzrostowy. Mamy strukturę ABC z falą C pięciofalową. Można powiedzieć, że korekta została zakończona. Natomiast przyjmuję, że jeszcze może ona zostać rozbudowana do postaci złożonego w WXY, przy czym w krótkim terminie, w najbliższych tygodniach, powinniśmy zobaczyć podbicie w górę, czyli umacniający się dolar spowoduje, że zobaczymy wzrost na tym wykresie. Technicznie na wykresie dziennym mamy pięciofalowy spadek oznaczony pięcioma falami zielonymi. Na poziomie FIBO, tu były wyznaczone dwa poziomy, pierwszy i drugi niższy. Z pierwszego następuje podbicie. Oscylator również na wykresie dziennym dolar jena jest wykupiony. Znowu mamy tą samą informację. Wzrost w jakiś sposób został już skonsumowany. Trzeba by poczekać na korektę. Korektę tego pierwszego ruchu wzrostowego. Przeszliśmy w tym momencie na wykres godzinny. No i widzimy, że rynek buduje tutaj nam impuls wzrostowy. Kiedy pojawi się ten element do gry? No, był zrobiony dołek, to co mówiliśmy tutaj, tak? Jest zbudowana pierwsza fala wzrostowa, jesteśmy gdzieś tutaj, pojawi się korekta i będziemy mieli fajne warunki do gry. Co to powoduje? Że po pewnym ruchu wzrostowym, gdy trend momentum dzienny jest w strefie wykupienia, nie otwieracie pozycji na wzrost. No bo wtedy, jeżeli otwierane byłyby pozycje na wzrost, no to wchodzimy w wykupiony rynek. Wykupiony rynek może rosnąć w jednej sytuacji, w fali trzeciej, czyli w tej. Tutaj wykupiony oscylator nam nie będzie, tutaj ten oscylator wykupiony nie będzie nam przeszkadzał, bo to jest najsilniejsza fala. Natomiast w pierwszej fali, no, ktoś, kto teraz kupi i będzie chciał przytrzymać na nie wiem, kilka dni, no to narazi się na to, że wystąpi mu korekta. Więc w tym momencie powinna zostać skorygowana pierwsza fala po prostu drugą falą korekcyjną i czekamy na zakończenie tej korekty na fali drugiej. Czyli dolar-jen w mojej ocenie dla graczy swingowych w tym momencie do gry na wzrost nie jest dobry. Czy grać na spadek? No, to jest ten element, o którym mówiłem, tak, że część osób chce grać cały czas na rynku. Jeżeli teraz będzie grał ktoś na spadek dolar-jena, no to narazi się na grę na korekcie. I to, co wspomniałem, mamy cztery rodzaje korekt, przynajmniej. Bardzo trudno jest zarabiać na korektach. Możemy zająć pozycję tutaj, spodziewając się korekty prostej. Jeżeli wyjdzie nam korekta pędząca, wybijająca szczyt albo nieregularna, no to pozycję mamy wybitą. Stąd szukamy następnych instrumentów, na których może być ciekawiej. I tak może być tak, że przylecimy 3, 5 i nic nie znajdziemy, tak? Ale w pewnym momencie, no mamy ich ponad 20, więc w pewnym momencie pojawią się ciekawsze do gry. Eurodolar, ta sama sytuacja co na indeksie dolara, bo euro w indeksie dolara ma udział około 50%, więc to jest lustrzane odbicie, tylko że w drugą stronę. Więc tutaj mamy również trójkąt ABCDE, gdzie kończona byłaby fala C. Euro-dolar jest o tyle trudny, że możemy mieć dwa scenariusze. Te wzrosty na fali C albo zostały zakończone tym szczytem, albo będą kontynuowane jeszcze w górę. Po to, aby fala C, ta w nawiasie, była złożona z fali A niebieskiej, fali B niebieskiej i fali C niebieskiej, a fala C no, z zasady powinna nam naruszyć ten poprzedni szczycik. Do tej pory ten spadek na eurodolarze był, jeśli przyznacie, taki dość niemrawy, tak? Zachodzące swingi na siebie, rozpisanie tego jest dość trudne, jeśli chodzi o falowość.
Natomiast jeśli nastąpiłoby wybicie tego szczytu z wykresu dziennego, szczytu fali A, no z dużym prawdopodobieństwem kończyłaby nam się fala C w C. A wówczas dopiero mielibyśmy fajne warunki, żeby zagrać na spadek na fali D z tego wykresu tygodniowego. Stąd dziś nie powiem wam, że świetnie jest grać na wzrost, ponieważ ta fala raczej będzie falą krótką. Natomiast znacznie lepiej byłoby poczekać na wybicie tego szczytu, gdy notowania wytracą siłę we wzrostach i zagrać na spadek na euro-dolarze w dół, właśnie pod tą falę D, czyli umocnienie dolara, a więc spadek na parze euro-dolara. No i znając to, co się dzieje na indeksie dolara, jesteśmy w stanie sobie odnosić to na pozostałe instrumenty, a wtedy przestajemy zastanawiać się, wahać się, co się tak naprawdę może dziać, w którym kierunku rynek może rosnąć. Kolejna para to jest funt, czyli akurat to jest funt do dolara. Tutaj dość długa analiza, bo jeszcze spadki z 2008 roku jako fala A, podbicie z ostatnich lat jako fala B i spadek jako fala C, gdzie powinniśmy zobaczyć tutaj rozbudowę jeszcze do niższych poziomów, a obecnie budowana byłaby fala 4 zielona w piątce spadkowej, fala pierwsza, druga, tutaj trójeczka, no i teraz czwóreczka. I to nam dostarcza informacji, że ta czwóreczka zielona powinna być rozbudowywana. Mamy ruch trzyfalowy ABC jako fala A, teraz spadek na fali B, bordowe w nawiasie, który znowu powinien przyjąć układ trzech fal A, B, C. Dopiero wówczas znowu powstaną dość fajne warunki do gry na wzrost. Bo jeżeli miałbym mówić o tym, jak grać na korekcie, bo wiadomo, że czasami korekty trwają dość długo, to jedyny sensowny punkt do gry na korekcie to nie jest ten szczyt, gdzie rynek wytraca swoją siłę i zaczyna się fala A, następuje podbicie na fali B i wówczas, znając wzniesienia wewnętrzne przykładowo, znając tą strukturę tej fali B, jesteśmy w stanie wyznaczyć punkt, w którym możemy zagrać sobie na falę C. I ją też jesteśmy w stanie zmierzyć, porównując ją do tej fali. Znamy wtedy zasięg i wtedy to wszystko jest dość fajnie wyliczone. Więc jedyny sensowny, moim zdaniem, moment do gry na korektach to są fale C, bo wtedy, czy to będzie korekta prosta, tak jak tutaj narysowałem, czy to będzie korekta pędząca, to my w pewnym podczasie poznamy po strukturze, bo ona zawsze jest trzyfalowa. Musimy mieć trzyfalową strukturę, żeby móc grać, tak? I wtedy też znamy dla korekty pędzącej zasięg, on będzie troszeczkę płytszy. Natomiast ta fala C jest tym momentem, gdzie no, cały układ jest czytelny. Tutaj akurat na funcie mamy tą odwróconą sytuację, czyli ta korekta jest w górę, prawda? Jest fala A, jest fala B, jeżeli ktoś jest szybki, no to gra na tą falę B, ale to już każdy z was musi sobie ocenić, tak? Czy ja jestem traderem, czy ja jestem bardziej swing traderem, czyli trader, no to zdefiniujmy sobie osoba, która zawiera, załóżmy, kilka transakcji dziennie. Swing trader, raczej na swingach z wykresów godzinnych, po wykresy dzienne, no i tutaj załóżmy zajmujemy pozycję na kilkanaście godzin, kilka dni. No i w danej strukturze z wykresu dziennego no, pojawiają się wewnętrzne układy, które spokojnie można wykorzystać. I tutaj będzie na przykład funt, tak, gdzie mieliśmy spadek po ruchu ABC, no, dość ładnie wskazanym na poziomie FIBO, głęboki spadek do zniesienia 61,8. Mamy trzyfalowe podbicie, jeżeli możemy sobie wprowadzić oznaczenia, czyli korekcyjna fala B, tak, czyli mamy tą strukturę, o której mówiłem. Mamy zniesienie wewnętrzne 50%, więc być może dziś już powstaną warunki do gry na spadek. Tutaj akurat czerwony prostokąt informuje nas, że dzienny trend momentum jest spadkowy. Godzinny już zawrócił. Jeśli dobrze pamiętam, to aktywację pozycji wzrostowych ma obronę dla pozycji wzrostowych mam tutaj. Trzeba dołożyć jeszcze aktywację i wykorzystać ten spadek w fali C w B. No a później znowu
gra na wzrost. No i tego właśnie szukamy, tego, żeby rynki były czytelne, żeby te ruchy były w miarę mocne, żeby to nie było szarpanie, bo w każdym takim szarpaniu no, powstają nerwy, emocje i to jest nieprzyjemne. Tutaj funt staje się całkiem sensowny, całkiem przyjemny, jeśli chodzi o szybkie zagranie na spadek, później zagranie na wzrost. Popatrzmy, co jeszcze mamy z walut. Euro do funta też genialne w ostatnim czasie. Trend momentum tygodniowy spadkowy. I to, co widać najciekawszego na wykresie dziennym, to to, że tutaj rysowana jest piątka w klinie. Piątka zielona w fali 3 lub C. Czyli tłumacząc to oznaczenie, mamy falę 1 lub A, falę 2 lub B, a tutaj rysowana jest fala 3 lub C, w której mamy jedynkę niebieską rozpisaną jako 5 falek, zieloną, dwójkę zieloną, trójkę zieloną, czwórkę i piątka w klinie. Dawno temu był wyznaczony zasięg dla tego ruchu wzrostowego w ramach fali piątej. Niestety ten ruch z czwórki zielonej, no on przyjął układ trzech fal, A, B, C. Nie mógł kończyć struktury impulsowej piątki zielonej, ponieważ no, w impulsach zazwyczaj mamy struktury również impulsowe. Stąd gdy zobaczyliśmy ruch trzyfalowy w tej jedynce niebieskiej, dość czytelne, i to był luty, dość czytelne wówczas stało się, że będzie budowany właśnie taki ruch w ramach klina, w ramach pięciu fal niebieskich w fali zielonej. No i od tego momentu zaczyna się tak naprawdę taka gra rytmiczna, tak? Czyli dzięki teorii fal Eliota, jak widzicie, jesteśmy w stanie określić, co się będzie działo w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach. Naprawdę niewiele jest takich metod, a ja znam tylko teorię fal Eliota, jako jedyną, która jest nam w stanie pokazywać, co się będzie działo w najbliższej przyszłości. Można to nazywać przewidywaniem, prognozowaniem, natomiast my budujemy scenariusze, scenariusz dla danego instrumentu, a później po prostu trzeba realizować ten scenariusz. To jest zupełnie inny obszar zawierania transakcji, gdy my wiemy, w jakim momencie jest rynek i czego się po nim spodziewać. Nie ma codziennego zastanawiania się, co się stanie, nie ma tak naprawdę codziennego wahania się, czy wziąć pozycję, czy zamknąć pozycję. Tu jest po prostu gra zgodnie ze zbudowanym scenariuszem. I funt tak naprawdę, euro do funta od pewnego czasu bardzo ładnie porusza się tutaj, bo mamy tak, trzyfalową jedynkę, trzyfalową dwójkę, znowu trzyfalową trójkę i teraz powinniśmy zobaczyć trzyfalową czwórkę. Jeżeli pamiętacie, albo pamiętają osoby, które czytają analizy, wspominałem o tym, że naruszenie jedynki szczytu to będzie koniec tak naprawdę impetu fali trzeciej, bo ona nie powinna być dość dynamiczna i to będzie okazja do tego, żeby grać na spadki. Trend momentum tygodniowy, dzienny spadkowy, tygodniowy spadkowy, oczekiwana struktura spadku trzema falami. No, pozostało tylko zajmować pozycję i tutaj dość ładnie można było zająć pozycję, bo moment grania to był nawet wybicie tego małego swingu, tak, po naruszeniu szczytów, zwrot, wybicie tych minimów, to mogła być pierwsza pozycja. Ja się spóźniłem, więc ta świeczka mnie tak naprawdę wzięła, ta duża czarna. Mamy podbicie, kolejne wybicie minimów, kolejny sygnał do gry na spadki. Oczekujemy trzyfalowego ruchu do poziomu mniej więcej 0,7729. Tam powinna skończyć się fala czwarta. No i nie ma co kombinować, tak? Jest scenariusz, powinien być realizowany. Naszą rolą jest tylko zająć pozycję, wyliczyć sobie, zająć pozycję. No i mamy teraz dwie strategie. Swing entry, trailing one bar, low. Kiedy... No, być może dziś nie powiem Wam o strategiach zajmowania pozycji, no bo to znowu jest mniej więcej godzinka, tak myślę, 16 kwietnia, wtedy będziemy głębiej wchodzić w metodologię. Natomiast ja opowiadam Wam, gdzie wchodzić, mniej więcej w jakich momentach rynku są te dobre momenty. Waszą rolą już jest wtedy wyliczyć sobie 1% ryzyka na kapitale i ustawić zlecenia aktywacji i zlecenia obronne.
Przypomnę, że w naszej strategii nie bierzemy pozycji z ręki. Pozwalamy, żeby rynek decydował o tym, że idzie w naszym kierunku. A drugie to, że nie ustawiamy take profitów. To rynek ma zawrócić, potwierdzić, że zakończył dany ruch i wtedy wybija naszą pozycję na SL-u. Im bliżej jest końca ruchu, czyli na przykład im bliżej jest fali CF4, tym bliżej przestawiamy nasze zlecenia obronne SE. OK, eurofunt, kolejna bardzo fajna para. Wcześniej przypomnę, funt do dolara też bardzo ciekawy. Mamy jeszcze dolara do złotówki i tutaj od dłuższego czasu ja go wrzucam i na Facebooka, i gdzieś w artykuły z tego względu, że widzę dość ciekawe miejsce na dolarze do złotówki. Te spadki, które tutaj miały miejsce, przestraszyły wiele osób. Natomiast dla mnie jest to w miarę czytelny układ do powiedzenia, że to może być korekta pędząca, tak? Mamy falę pierwszą wzrostową, mamy dwójkę korekcyjną, trójkę wzrostową, którą możemy rozpisać na 5 fal zielonych i teraz duża czwórka, fala A, trzyfalowe podbicie na fali B z wybiciem szczytu fali trzeciej i teraz spadek, który powinien się pojawić, to powinien być spadek pięciofalowy, gdzie obecnie powinniśmy zobaczyć podbicie. Negacja tego oczekiwania, jeśli notowania wyjdą powyżej dołka, powyżej dołka oznaczonego jako 1, to jest low 3,8873, możemy powiedzieć, że 3,89. Jeżeli notowania wychodzą powyżej tego dołka, no to fala czwarta nie może być falą czwartą, więc wtedy spadki już się zakończyły na tym dołku i alternatywny scenariusz pokażę za chwilę na drugim wykresie. Po co nam dolar do złotówki? Bo wiele osób powie, spread za duży, nie da się na tym grać, nie da się na tym handlować, to jest duża prawda. Natomiast bardzo ważne jest, żeby oprócz inwestowania na Forexie, inwestowania na platformach, mieć również inne rodzaje inwestycji. Pewien taki portfel wręcz inwestycji. Tu oprócz właśnie Forexu możemy posiadać wręcz fizycznie walutę. Przykładowo dziś w mojej ocenie najmocniejszy będzie dolar. No, kluczowy argument to, że jednak Stany idą w ścieżkę podwyżki stóp procentowych. Możemy długo na ten temat dyskutować. Dyskusja trwa w raportach globalnego systemu inwestowania. Na stronie Infoinwestora pojawiają się 2 razy w tygodniu takie 2-3-stronicowe raporty, gdzie mamy tekst i wykresy, gdzie argumentuję, dlaczego spodziewam się właśnie umocnienia dolara. Natomiast spodziewając się umocnienia dolara, no, ten wykres będzie szedł w górę, tak? Czyli złotówka docelowo będzie po 4,30, tak? Być może, zależnie od warunków, za kilka miesięcy jeszcze wyżej. Na razie technicznie wsparcie mamy w granicach 3,71, a zasięg znowu wzrostu 4,30. No to jest około 13, być może 15%, tak? Dziś niewiele jest takich aktywów, które dają stopę zwrotu tego typu. Mając fizyczną gotówkę, mając, nie wiem, na przykład metale, złoto-srebro, a je kupujemy za dolary, no to jest dość ważne, żeby kupować w takich lokalnych dołkach, tak? Więc gdy złotówka nam się umocniła, no to kruszec, monety są tańsze w tym momencie, zwłaszcza, że ostatni tydzień był również tygodniem spadków na złocie i na srebrze, więc jest taki znowu fajny timing do tego, żeby tym się zainteresować i to jest dla nas bardzo ważna informacja. Potrzebujemy dolara do złotówki, żeby wiedzieć, czy mamy moment do kupowania fizycznej waluty, czy mamy moment do kupowania kruszców, tak? Po drugie, dolar złoty chodzi genialnie, jeśli chodzi o technikę. No tutaj ciężko, ja nie pamiętam, żebym się na nim zawiódł, jeśli chodzi o technikę. Ruchy są czytelne, proste i klarowne. Mieliśmy jeszcze w ostatnim czasie na tapecie Australijczyka, natomiast w tym momencie jest przy takich lokalnych szczytach, więc nie będę go pokazywał. Wrócimy sobie do niego, gdy wyrysuję korektę. Podsumowując, mamy dwie ciekawe pary, funt do dolara i euro do funta oraz jeśli chodzi o inwestycje fizyczne, dolar do złotówki. I teraz pytanie, czy macie pytania? Ja bym miał pytanie, jeśli chodzi o inwestycje fizyczne. Tak. Na taki temat korona norweska do złotówki.
Korona norweska do złotówki. Ja powtórzę właśnie pytanie, bo może nie wszyscy słyszeli. Pytanie padło odnośnie korony norweskiej do złotówki. Ja jestem, że tak powiem, zwolennikiem walut ogólnie surowcowych i stąd wprowadzamy do analiz Australijczyka, który reaguje bardzo ładnie w ostatnim czasie. Korona do złotówki, ja niestety nie mam jej w Dynamic Traderze, bo nie należy ona do par głównych, natomiast jest również atrakcyjna pod względem tego, co się dzieje na ropie, prawda? Ropa nam wzrosła z 26 dolarów do 40. Teraz, i to jest załóżmy pierwsza noga przynajmniej jakiejś większej korekty, jeżeli nie, no, takich wzrostów być może nawet do 60 dolarów. A jeżeli ktoś interesuje się koroną, no to warto byłoby poczekać teraz na korektę na ropie. I gdy ropa znowu zacznie zawracać, wtedy korona do złotówki znowu może być atrakcyjna. Mamy tutaj jeszcze, do tego nakłada nam się umocnienie. No, raczej jestem optymistą, jeśli chodzi o koronę norweską do złotówki. Musielibyśmy sobie włączyć wykres, natomiast to byłoby na stoku. Dobra, może pod koniec naszego spotkania. Czy z walut mamy jeszcze jakieś pytania? Kasiu, czy były tam na czacie jakieś pytania? Nie było. Dobrze. Zazwyczaj przechodzimy w takim momencie do indeksów. Analizujemy indeksy, a następnie surowce. Tutaj mieliśmy chwilę przed uruchomieniem transmisji okazję porozmawiać o S&P, który w mojej ocenie jest bardzo genialny. Dlaczego? Mamy ruch 1, 2, 3. To jest wykres tygodniowy. Polecam odszukać na naszym serwisie, czy w infoinwestor.pl, tam mamy na środku, zazwyczaj wyświetla się obrazek z artykułami. Pod koniec roku publikowany był taki artykuł na temat, jak dochodzi do krachów finansowych. On był również publikowany na Independent Trader, u Tradera 21. To, co mnie się udało przeanalizować od roku 1929, a przeanalizowałem około 8-10 krachów, które miały miejsce w tym czasie, to, że następuje spadek trzyfalowy i tutaj nic się złego nie dzieje, no bo trzyfalowe spadki są korektami, tak? To, co mówiliśmy tutaj, tak? Mamy A, B, C. I w tym momencie mamy właśnie taką strukturę, można by powiedzieć A, B, C. Do krachu dochodzi zazwyczaj, gdy zostaje przebite ostatnie minimum. To są te poziomy. Wtedy następuje przyspieszenie i wtedy możemy mówić, że pojawi nam się taka fala. Natomiast pytanie, czy stać nas na to, żeby czekać jako traderów, swing traderów, do tego, żeby nastąpiło wybicie tych minimów? Tak? Gdy dziś mamy tutaj dość ciekawe warunki. Dlaczego one są ciekawe? Bo Eliotowsko mielibyśmy falę 1 zieloną, 2 zielone i budowana byłaby fala 3 zielona, 4 i 5 impuls spadkowy pierwszy. Konsekwencją takiego liczenia, zauważcie, jest to, że to jest impuls spadkowy pierwszy. Pierwszy impuls spadkowy, czyli podbicie w górę i kolejny impuls spadkowy. A więc no, oczekiwania dość długiego spadku, ale tutaj dziś jest szansa i pojawia się okazja na ruch 3 w 3. To jest najsilniejsza z fal spadkowych, trójka w trójce. Do tego, czyli technicznie, do tego mamy zwrot na oscylatorze tygodniowym, który sugeruje nam, że no, powinniśmy grać na spadki. Tutaj mieliśmy jeden z pierwszych takich znaczących zwrotów, tutaj był kolejny, a dziś mamy ten zwrot. Stąd preferowana jest gra na spadek. A to, co widać na wykresie dziennym, o czym my sobie tutaj przez dłuższą chwilkę rozmawialiśmy, jeszcze jak nie byliśmy na wizji, że tak powiem, to, że czerwony prostokąt odzwierciedla ruch wzrostowy z sierpnia, września, października, po tym, gdy Chiny miały problemy tutaj w lipcu i sierpniu. I taki sam ruch wzrostowy w punktach do prawie 2059, rynek tam nie dotarł, bo szczyt był troszeczkę niżej, natomiast no to jest proporcja 1:1 pomiędzy tymi falami. Dziś notowania są znowu po ruchu 1 lub A, 2 lub B, 3 lub C.
mamy najprawdopodobniej zakończoną falę 2 w 3 i powinniśmy zobaczyć spadki. Dzienny DTOSC, znowu oscylator, mówi nam, wychodzę ze strefy wykupienia w dół, to jest teraz okres sprzyjający spadkom. I teraz tworzy się takie okienko, gdy ten oscylator zawraca w dół do tego, że rynek ma okazję do spadania. I różnie bywa z tym, a najlepiej jest to wykorzystywane w falach trzecich. Tutaj przy szczycie rynek jeszcze tak nie chce do końca spadać, natomiast już te spadki w czwartek się fajne pojawiały. Mamy warunki do tego, żeby próbować gry na spadki, a u nas znowu strategia trailing one bar, przepraszam, swing entry, podpowiadała, że wybicie minimum w fali czwartej to jest ta okazja do gry na spadek. Ktoś powie, że to jest dla niego zbyt duża odległość, jeśli chodzi o ustawienie aktywacji czy ustawienie SL-a, tak? Pytanie, pod co gramy, bo jeżeli tam mieliśmy SL, nie wiem, kilkunastopunktowy, a potencjał spadku, porównanie tej fali spadkowej odniesionej od szczytu, to jest zasięg 1750. No problem jest taki, że niewiele osób wytrzyma w takim ruchu. Natomiast tak jak sobie rozmawialiśmy, dla jednej dziesiątej lota ile to było? Taki ruch? Dla jednej setnej 900 zł. Dla jednej dziesiątej 9000 zł. Dla jednego lota 90000 zł na takim ruchu. Więc pytanie, czy taka gra jest dla kogoś warta świeczki, tak? Bo nie trzeba grać od razu całym lotem, można pozycję budować sobie powoli, mniejszymi jednostkami. A ta zmienność, która tutaj miała miejsce, ta fala spadkowa z lipca-sierpnia, ta fala spadkowa z grudnia i stycznia, tak, one pokazują, że taki ruch na 1750 jest ruchem jak najbardziej realnym. Teraz kwestia tego, czy jesteście w stanie zbudować strategię i przeprowadzić transakcję tak, żeby spróbować przytrzymać pozycję na tym długim ruchu. Nie tylko po to, żeby wykręcać codziennie x transakcji, tylko być może spróbować sobie, nawet mówię, że nie dla wszystkich, ale w takich momentach, gdy pojawia się taki potencjał ruchu, zająć tą jedną, dwie, trzy pozycje i spróbować ją rozbudowywać, tak? No bo zupełnie inaczej rozbudowuje się pozycję, jeżeli jesteśmy na plusie. Co innego, jak ktoś zajmuje pozycję, załóżmy, wymyślił sobie, że zagra tutaj, tak? I nie ustawił zlecenia obronnego, rynek idzie do góry, no jest męczarnia, katastrofa, portfel jest na minusie, albo go jeszcze skasuje przy takim dużym ruchu. A co innego jest brać pozycję, gdy mamy pierwsze wybicie, gdy mamy, rynek jest niżej, nastąpi kolejne wybicie, jak ktoś jest dobry, to złapie sobie koniec korekty z obroną na szczycie, powstanie fala czwarta, znowu będzie można dobrać pozycję i tak dalej, na każdej korekcie teoretycznie można by dobierać sobie pozycję. Klucz jest takie, żeby nie budować piramidy odwróconej, czyli żeby nie brać tutaj, nie wiem, jednej dziesiątej lota, tu 0,4 lota, a tu jednego lota, tak, no bo mały ruch w górę zabierze nam dużą ilość kapitału i wtedy te pozycje wcześniej wzięte nie będą miały praktycznie żadnego znaczenia. Tak zazwyczaj wywracają się pozycje rozbudowywane, ale o zbyt duże jednostki. Czasami nie wytrzymują nerwy, czasami stopy są za blisko ustawione. O budowaniu pozycji myślę, że powiemy sobie 16 kwietnia. Clue jest takie, że S&P 500 jest jednym z ciekawszych instrumentów, jeśli chodzi o grę na spadki. No równie ciekawy jest Eurostoxx, DAX również też w ostatnim czasie, za którym ja nie do końca przepadam. Natomiast technicznie DAX układa się ostatnio dość ładnie. To, co jest ważne na tym wykresie, który tutaj widzicie, to ta szersza perspektywa. Spadki z 2008 roku, jako fala A czerwona, trzyfalowe podbicie jako B i to, co dziś tak naprawdę pokazuje ta strzałka, to jest kolejna fala spadkowa, która z zasady powinna być podobna do tego spadku z lat 2008. Stąd w pewien sposób możemy mówić o prawdopodobieństwie dzisiejszej sytuacji do tego, co miało miejsce no, 8 lat temu. A ten czerwony prostokąt podpowiada nam, że rynek zaczyna albo potwierdził nam już rysowanie tego scenariusza spadkowego, bo ceny weszły w poprzednie szczyty. No,
eliotowsko to inaczej nie da się rozpisać jak ruch A, B i C, a więc ruch korekcyjny. A po ruchu korekcyjnym powinna nadejść nam kolejna fala spadku, czyli to jest ten schemat. To jest ten schemat tylko w układzie 8 lat, prawda? Mamy falę A, mamy podbicie B i znowu spadek na fali C. No i mając świadomość tego, że taka rzecz dzieje się na indeksie, no, logicznym jest, aby szukać okazji do gry na spadki. A końcem, każdy koniec korekty tak naprawdę to jest ten moment, żeby grać na spadki. I znowu mamy 1 lub A, 2 lub B, 3 lub C. Notowania tutaj testują te poprzednie szczyty. No i powinna nam się rozkręcać tutaj fala 3 w 3, więc Eurostox słabszy, zauważcie, niż S&P 500. S&P 500 jest dużo wyżej, Eurostox już nie. I Eurostox w mojej ocenie jest najlepszym instrumentem do grania na spadki. On tutaj struktury nie rysuje jakiejś genialnej, bo mieliśmy i przejścia pomiędzy seriami, i decyzję EBC, i decyzję Fedu, więc było dość mocne szarpanie, no ale z tego wyklaruje się w mojej ocenie dość ciekawy ruch spadkowy. W ramach Eurostoxa, to jest to, co wspominałem uczestnikom globalnego systemu inwestowania, bardzo ciekawy instrument to są indeksy banków. A jeden z brokerów ma coś takiego jak EU Banks, poszukajcie u swoich, czy przypadkiem nie udostępniają indeksu banków, bo banki są dziś najsłabsze. W styczniu UniCredit, Santander, Deutsche Bank zaliczały spadki po 30-40% w dół. Mniej więcej od 10 lutego do końca zeszłego tygodnia, nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, gdzieś do połowy marca, miała miejsce bardzo silna korekta. I znowu koniec tej korekty to jest właśnie moment, to był moment do tego, aby grać na spadki. Plus jest taki, że jeżeli ktoś jeszcze nie zagrał, no to mamy dopiero tutaj początek budowania się falki trzeciej. Zaznaczę, że notowania z wykresów godzinnych ja mam do godziny 24 dnia poprzedniego, więc dzisiejszych notowań tutaj jeszcze nie mam. A jeżeli ktoś chciałby zagrać wyżej, to do tego ma DAX-a. Ta sama sytuacja, co na Eurostoxie, trend tygodniowy w strefie wykupienia, więc on tu za chwilkę nam będzie zawracał. Warto zwrócić uwagę na słabość tych świec. Mieliśmy Doji, taką świecę równowagi. Mieliśmy tutaj coś na kształt spadającej gwiazdy. No i rynek, że tak powiem, jest gotowy do tego, aby wyjść z tej konsolidacji dołem, kończąc korektę ABC i przechodząc do kolejnej fali spadkowej. Trend dzienny zawraca nam w dół, więc mamy kolejne potwierdzenie do tego, aby grać na DAX-ie na spadki. I to, co jest tutaj bardzo ciekawe na DAX-ie, to mamy clean w fali piątej w fali C. Tak? Mamy tutaj oznaczenie A, B, C, gdzie w fali C mamy 5 falek. 1, 2, 3, 4, nieregularna, bardzo brzydka korekta. No i piątka, znowu też brzydka w takim cleanie. Tak? Natomiast jak widzicie, kolejne szczyty nie są w stanie ciągnąć rynku do góry, tak? On traci siłę. Te wzrosty są robione trójkami. Tutaj mamy w fali pierwszej mamy 3 fale w górę, w fali trzeciej mamy 3 fale w górę, w fali piątej mamy 3 fale w górę, tak? Można by je w ten sposób rozpisać. To nam dostarcza informacji, że rynek nie ma siły do wzrostów, tak? Więc wybicie z tego klina, wybicie z dolnej linii ostatniego swingu, czyli tutaj oznaczonego jako czwórki, no to są sygnały do tego, żeby grać na spadki. Problem jest jeden, no, DAX, wartość punktów na DAX-ie jest dość duża, ustawienie stopa tutaj, no to musimy mieć oczekiwanie przynajmniej 3 do 1, więc musimy sobie założyć, że pozycję trzymamy do tych minimów. No i teraz odpowiednia wartość rachunku, aby ten stop był na poziomie 1%. Jeśli ktoś nie ma odpowiednio dużego rachunku, aby taki SL był dla niego 1%, no to pozostają inne rozwiązania. Mamy tutaj na wykresie zaznaczony trailing one bar low. To jest jedna ze strategii, którą się posługujemy, czyli w momencie, gdy struktura jest gotowa, oscylator mówi nam, że swoim zwrotem
że możemy grać na spadek. Jeżeli popatrzymy teraz, co się stało na oscylatorze tutaj, popatrzcie. Pierwsza świeca spadkowa, czarna, zawróciła oscylator, prawda? Oscylator zawsze będzie tym elementem podążającym za ceną. Ale my nie chcemy łapać szczytu, my chcemy wchodzić w momencie, gdy oscylator, gdy rynek już zawraca, tak? Cena zawróciła, oscylator za ceną zawraca, dostajemy potwierdzenie, że możemy grać na low ostatniego baru, tak? Czyli ta na różowo zaznaczona świeczka, jej wybicie w dół byłoby sygnałem do tego, żeby grać, było już sygnałem do tego, żeby grać z bliskim stopem na DAX-ie na spadki. Jeśli ktoś nie miał wtedy pozycji, nie zdążył, nie wiedział i tak dalej, chociaż było to wskazywane w analizach, dla abonentów do sprawdzenia, dla osób, które nie mają u nas w serwisie abonamentu, po 2 tygodniach analizy są ujawniane, więc można sobie za 2 tygodnie wrócić i sprawdzić, że tak powiem, no może trochę wcześniej. I znowu, będzie moment taki, że mamy szczyt, zwrot, pojawi nam się 3-falowa korekta i znowu będzie moment do tego, żeby grać albo trening one bar low, albo wybicie swingu, tak? Tylko że wtedy zacznie się budować już impuls spadkowy, a nie korekta ABC, bo tu spodziewamy się większej struktury wzrostowej, czyli szukamy znowu, nie bierzemy pozycji, że tak powiem, z ręki, czekamy na strukturę. Zrobi nam się korekta, będzie moment do tego, że korekta będzie się kończyć, trailing one bar low, czyli oscylator zawróci nam w dół, albo swing entry na wybicie fali B. Ale o tym będziemy mówić na, że tak powiem, warsztacie odnośnie metodologii. Clue jest takie, że zauważcie, wszystkie indeksy S&P, Eurostoxx i DAX są gotowe do spadków. One są w różnych momentach, tak, bo S&P był najsilniejszy, Eurostoxx był najsłabszy, a DAX w mojej ocenie wyrysował jedną z najfajniejszych struktur, bo jeśli ktoś pamięta, to możemy się przełączyć i pokazać, co się dzieje po takich strukturach. Po takich strukturach na euro-dolarze, o proszę, to jest to, tak, korekta ABC, klin kończący, wybicie i z klinów budują się takie rzeczy, z klinów kończących. To są genialne momenty na zajmowanie pozycji. Podobna sytuacja miała miejsce na ropie, ale to może, no dobra, spójrzmy. Na surowcach też, jeśli dobrze pamiętam. To na ropie. Miedź, ropa. Tutaj był taki, no, dość długi ruch boczny, tak? Ale wybicie z takich, tu akurat trójkąt, tak? Ale znowu przyniosło genialny ruch w dół. Wracając, zostaje nam ostatni indeks, WIG20, dla mnie najtrudniejszy, indeks, którego nie lubię, którego kiedyś kochałem, a dziś nienawidzę, a nienawidzę go od momentu, gdy przestawiłem się na S&P, na waluty i zobaczyłem tak naprawdę inne możliwości, jakie dają rynki. Popatrzmy ten moment tutaj. 2011 i 2012, jak i ten moment 2013 tak naprawdę do końca 2014 roku, to są ruchy boczne. Dość trudne, bez trendu, zmienne i poza, załóżmy, tym ruchem, no to ciężko się tu gra. Dopiero w ostatnim czasie weszły nam spadki, no ale mnie się akurat w Polsce na spadki nie gra przyjemnie. Wolę robić to na zachodzie. Clue jest takie, że nasz indeks będzie podążał z jednej strony za indeksami zachodnimi, a z drugiej strony w WIG-u 20 mamy spółki, bardzo dużo spółek surowcowych, więc mamy pewien konflikt. Z jednej strony oczekiwanie ruchu spadkowego na indeksach zachodnich, a z drugiej strony oczekiwania wzrostowe, jeśli chodzi o surowce. No i mamy ten konflikt, który powoduje, że są dwa czynniki działające przeciwstawnie. To, co tutaj widać na WIG-u 20, to
różowy prostokąt pokazujący, że trend tygodniowy jest w strefie wykupienia, informujący nas o tym, że ruch jest już dojrzały i nie powinniśmy otwierać nowych pozycji na wzrost. Z drugiej strony trend momentum dzienny zawraca nam w dół, sugerując, że ten ruch został wykończony. No i ta struktura jest o tyle ciężka, że ja tu widzę korektę nieregularną, czyli falę A, trzyfalowy spadek jako fala B. Dlatego go oznaczam jako falę B, bo on ma trzy fale. A, B, C. No i buduje nam się piątka wzrostowa jako fala C. W tym kontekście, no, na naszym WIG-u 20 powinniśmy oczekiwać wybicia minimum w fali trzeciej. To jest 1740, co przy spadkowych indeksach nie będzie niczym trudnym, szczerze powiedziawszy. Pozostaje, jak zwykle, zająć pozycję, a tutaj no, ten moment był, tak? Znowu, swing entry na wybicie minimum fali czwartej. Dla mnie ta strategia swing entry jest genialna, bo ona tak naprawdę trzyma nas w trendzie, nie pozwala nam, żeby zająć pozycję zbyt wcześnie, bo jeżeli identyfikujecie dobrze swingi, to ważne swingi nie są wybijane w trendzie. Dopiero kluczowa zmiana ważnego swingu, a tym ważnym zazwyczaj jest podfala czwarta, jest dla nas sygnałem do tego, aby zajmować pozycję na spadki. Dobrze, pytanie, czy mamy pytania, bo z indeksów byśmy skończyli i przeszlibyśmy do surowców. Poziom spadku DAX. Już. Czyli jak głęboko może nam spadać DAX? No to spójrzmy na DAX-a w taki sam sposób jak na Eurostoxa. Powinna być budowana struktura pięciu falek, jeżeli będzie to długoterminowo. Jeżeli to byłaby tylko fala C, to mielibyśmy falkę 1, 2, 3, 4, 5. No i teraz już nie pamiętam, skąd się wzięło to 1,618, natomiast jeżeli porównujemy fale między sobą, minimalne oczekiwanie to fala C, dużych rozmiarów, mamy minima związane z falą czwartą zieloną, to są poziomy ile? 8000 właśnie 500, 8600, ale fala C może się rozwijać nawet do proporcji 1,618. I to jest 6530. Wszystko będzie zależało od tego, jak się będą rozwijać spadki. I dziś trudno jest powiedzieć z tak dużym wyprzedzeniem, nie mając większej ilości informacji, docelowo gdzie spadnie rynek. Minimalne oczekiwanie 8500, 8600. Być może będzie więcej. Ale po to spotykamy się tak naprawdę raz na tydzień na odprawach tego typu, aby analizować sytuację i tydzień po tygodniu wyciągać wnioski. Tak? Wręcz codziennie aktualizowane są wykresy godzinne, jeżeli szukamy okazji do zajęcia pozycji. Ok, tyle z indeksów. Surowce. No ale słowo wstępu odnośnie surowców, bo one, jakby waluty mamy do tego, żeby grać troszeczkę szybciej, być może więcej zawierać transakcji, tak? One są zmienne. Trendy na walutach są, natomiast raczej ja tam widzę zmienność. Indeksy już są troszeczkę lepsze, jeśli chodzi o trendy i czasami bardziej czytelne dla wielu osób. Zresztą tych głównych indeksów nie mamy aż tak wiele, więc łatwiej je zrozumieć, tak? Dlatego nie analizujemy wszystkich indeksów, tylko te dla mnie trzy główne, a dla innych jeszcze WIG20, czyli czwarta. Natomiast surowce są głównie po to, żebyśmy mieli instrumenty do gry na średni termin. Czasami warto wręcz otworzyć sobie rachunek dodatkowy tylko pod surowce, a po to, aby budować na nich pozycje na dłuższe trendy, bo tam trendy są wręcz genialne. Jeśli popatrzymy sobie na wykres miesięczny, no to zobaczcie, jak długie tam są fale. Każda świeca to jeden miesiąc. Raz na jakiś czas pojawia się zmienność, ale
głównie mamy trend, więc na surowcu, to jest indeks CRB, na surowcach dobrze byłoby znaleźć instrument, który ma potencjał do tego, że na nim będzie trend, albo jest już w trendzie, zająć pozycje, niekoniecznie wielkie, małe, dobierać, albo zająć pozycję, oddać kody żonie, żeby zamknęła gdzieś i nie dawała dostępu. Tylko jak będziemy błagać i skamleć, mówić, że to już koniec trendu, to wtedy. Ale chodzi o to, żeby nie kombinować na surowcach. Czyli szukamy momentu zajęcia pozycji i utrzymujemy pozycję możliwie długo. To, co jest tutaj ważne, to to, co widzimy, że mamy znowu 2008 rok, fala A, trzyfalowe podbicie na fali B i najprawdopodobniej zrealizowana fala C. Pięć falek w fali C. Tutaj jedyna moja wątpliwość to jest ta krótka fala czwarta, więc to jest, to może być słaby punkt i od razu o tym mówię. Natomiast z zasady powinniśmy zobaczyć co najmniej dużą korektę, która być może przerodzi nam się w nowy trend wzrostowy na surowcach. I o surowcach, że tak powiem, dużo mówiłem w grudniu, w styczniu, gdzie kształtowane były dołki. Dziś trend momentum tygodniowy mamy wykupiony. No to jest pewna przeszkoda przed podejściem hura optymistycznym dziś do zawierania, otwierania pozycji na wszystkich surowcach. Oczywiście znajdziemy sobie dzisiaj instrumenty, które będą w fajnych rytmach i warto się nimi zainteresować. Natomiast z metodologii płynie do nas informacja, no rynek delikatnie mówiąc wykupiony, może pojawić się korekta. Więc popatrzmy sobie, byliśmy na wykresie tygodniowym, teraz na wykresie dziennym. Powstaje nam pierwszy impuls spadkowy, przepraszam, wzrostowy, jedynka niebieska. Wewnątrz tej jedynki niebieskiej mamy rozpisane pięć falek. Mamy impuls? Mamy impuls. To jest ten element, popatrzcie, tej fali, tak? To jest ta fala wzrostowa. Czekamy więc na korektę po to, żeby zagrać na kolejną falę wzrostu. Czyli mamy jedynkę wzrostową, teraz powinna nam się pojawić dwójka korekcyjna. Na razie ja zazwyczaj w analizach oznaczam, że korekty są korektami prostymi. Natomiast jeszcze raz zaakcentuję, nie chcę być na korektach, nie chcę grać na korektach, na spadek, bo może się pojawić korekta płaska, pędząca, nieregularna. I dopiero po fali C my będziemy widzieć, jaka korekta się pojawi. Więc trzeba spokojnie poczekać, zobaczyć, jak się wyrysuje korekta i wtedy szukać okazji na zagranie na tą falę wzrostu. No i to, że tak powiem, staje się banalnie proste, gdy zrozumiemy to, gdzie leżą pieniądze. No a pieniądze leżą w falach trzecich, no wtedy, gdy rynek tak naprawdę ma tą największą siłę. No. Na dnie męczymy się, no popatrzcie, co tu się działo, tak? Dlatego wspominałem, że my w grudniu dużo mówiliśmy o surowcach, że tu już jest dołek. Natomiast pojawiły się surowce, które wybiły ten dołek, przykładowo pszenica, ale kukurydza i soja nie wybiły tego dołka, tak? I ten początek trendu, gdy on się zmienia, ja zawsze będę powtarzał, że on jest najtrudniejszy. No bo niestety ponawianie dołków wybija nas z pozycji. To, co stanie się na niektórych instrumentach być może dziś, jutro, na innych za miesiąc, za dwa, czyli ta fala druga, to będzie najlepszy moment do grania na wzrosty. No ale tutaj pozycję trzeba troszeczkę podtrzymać. Popatrzmy, co się dzieje. I właśnie taka sytuacja jest na złocie, gdzie powstała nam pierwsza fala wzrostowa, ja ją oznaczam 1 lub A. I teraz powinna nam się pojawić fala 2 lub B. Trend momentum tygodniowy zawraca w dół. Prawda? Proste. W fali 1 lub A mamy falę 1 niebieską, 2 niebieskie, 3, 4 i tu jest korekta płaska, gdzie fala C nie wybiła minimum fali A, podbicie na fali 5 i zakończenie wzrostu, przejście do spadku. No i tutaj ta korekta ABC powinna nam troszeczkę potrwać. Ze zniesień czasowych, no to tak dobrze to byłby 11-16 maja, taki przedział czasowy. Oczywiście na razie powstaje fala A, będzie podbicie na fali B, dalej spadek na fali C. No i w momencie, gdy będziemy mieli zakończoną falę C, znowu będzie można wrócić do gry na złocie. Srebro, trend tygodniowy spadkowy. Ja jestem trochę większym optymistą, jeśli chodzi o srebro, z tego względu, że tutaj widzę bardziej korektę pędzącą, czyli mamy falę pierwszą, trzyfalowy spadek jako A,
trzyfalowe podbicie jako B wybijające szczyt. No i tutaj zasięg mniej więcej na 1479. Być może będzie skrócenie do 1508 na srebrze, stąd dwie strzałki z dwóch różnych poziomów, ale srebro powinno generować szybszy ruch wzrostowy. No i tutaj dzienny trend momentum zaczyna zawracać w górę. Więc być może okaże się na dniach, dziś, jutro, że srebro będzie robiło minima już na tych poziomach. Jeśli przeciągnie je do 1479, nic się nie stanie, ale clue jest takie, że to będzie koniec fali drugiej z oczekiwaniem wzrostu na fali trzeciej. Więc jeśli chodzi o procentowe zmiany, no to srebro tutaj byłoby moim faworytem, jeśli chodzi o grę na wzrosty. U różnych brokerów niestety srebro ma różną wartość punktów i czasami te kontrakty na srebro niestety, mając dużą wartość, powodują, że ISL-e są duże i no, same zmiany na plus i na minus też są duże. Stąd jeśli ktoś myśli o grze na srebrze, to raczej zaczynałbym niewielkimi jednostkami po to, żeby aby no, nie zabolało, jeżeli się pomylimy, zwłaszcza jeżeli nie graliśmy do tej pory na tym instrumencie. Natomiast oczywiście ma to wymiar rzeczywisty, bo można kupować złoto i srebro po prostu w postaci fizycznej. I dziś mamy ten fajny moment, tak? Gdy umocniła nam się złotówka, czyli dolar do złotówki zszedł do 3,80 kilka groszy, a z drugiej strony staniało srebro. Więc mamy kumulację dwóch ważnych czynników wpływających na to, jaka jest cena tego kruszcu na rynku. Stąd pod akumulację dobry moment. Co mamy jeszcze ciekawego z surowców? Miedź bardzo ciekawa, natomiast jest już po wzrostach, przynajmniej pierwszej fali, tak? Tygodniowy trend momentum zawraca nam w dół. Ja gdzieś tu miałem otwartą miedź, tylko nie wiem, czy już koledzy nie zamknęli. Jest miedź. I ona była podawana po trzech tak naprawdę świeczkach. Pojawiła się w raporcie, że mamy dołek, tak? Od tego czasu, czy to jest raport globalnego systemu inwestowania z 16 lutego, czyli dwa razy w tygodniu pojawia się taki raport odnośnie różnych instrumentów, natomiast on jest opisowy, tak? Natomiast w analizach my głównie skupiamy się na tym, aby mieć dostęp tylko do wykresów. Analiza musi być szybka, łatwa i pokazywać z zasady wykresy. Więc w pozostałych przypadkach w ciągu tygodnia analiza właśnie zbudowana jest w ten sposób. Wykres, komentarz i osoby, które znają naszą strategię, po prostu wiedzą, o co chodzi. No nie chodzi o to, żeby codziennie czytać do każdego instrumentu trzy strony opisu, tak? Tak często zdarza się to w gazetach. Mamy przelecieć i znaleźć te, które są dla nas najciekawsze. Więc no, to był ten moment tak naprawdę na miedzi. Dziś trend tygodniowy zawraca nam w dół, więc warto byłoby już wstrzymać się i poczekać na korektę. Mamy impuls wzrostowy, jedynka, dwójka. Po tej dwójce znowu będzie można wracać na miedź. Popatrzmy na ropę. I teraz odwołam się do indeksu CRB. Podobnie jak analizujemy indeks dolara, tak samo tutaj przy surowcach bardzo ważne znaczenie ma indeks CRB. Jeżeli pamiętacie, mieliśmy falę wzrostu i mieliśmy oczekiwanie korekty. I teraz na tych najważniejszych surowcach, które rysują indeks CRB, też będziemy odnosić się do tego, że no, jednak powinna pojawiać się korekta. Ropa, trend tygodniowy w strefie wykupienia. Mówi nam to tyle. Ten impuls znowu pięciofalowy został wyrysowany. Tu akurat rozpisuję go w innej formie, bo też trzeba znać specyfikę surowców. Surowce rosną głównie na strachu. I tutaj bardzo często pojawiają się fale wydłużone. Ta struktura sama wzrostu na ropie nie jest jakaś super, natomiast jeżeli przyjmiemy, że mamy falę pierwszą, drugą, trzecią i ta trójka jest równa jedynce, to z dna czwórki rozpoczęła się pięciofalowa struktura 1, 2, 3, 4, 5 wydłużona. Surowce rysują wydłużone struktury zazwyczaj w falach piątych.
I to jest właśnie coś, co najprawdopodobniej pojawiło się na ropie. Clue, piąta fala zakończona, jedynka wzrostowa zakończona, czekamy na korektę. Czytelna korekta, czy prosta, czy pędząca, będzie okazją do gry. Czy, i tu się znowu pojawia moment, czy grać na tą korektę? No. Jedni grają, potrzebują szybko, że tak powiem, cały czas być na rynku. Ja wolę zajmować pozycję w tych kluczowych momentach, gdzie mam podwyższone prawdopodobieństwo sukcesu. No i posiedzieć trochę na tej pozycji, żeby ona wygenerowała fajne wzrosty. Jeżeli zajrzycie na Facebooka, to tam jest zdjęcie, akurat miałem na początku lutego, byłem w Bangkoku, gdzieś na tych poziomach była budowana pozycja na wzrosty na ropie. Już zyski wzięte troszeczkę wcześniej, teraz czekam na to, żeby znowu pojawiła się korekta. Przez wiele lat nauczyłem się, że w momencie, gdy ucieka mi rynek, ja go staram się nie gonić, bo w momencie, gdy pojawiała się ta chęć, że chcę go złapać, gonić, no to niestety kupowałem szczyt. No i to był, że tak powiem, problem związany z emocjami, bo jak kupiłem szczyt, no to później zamknęło mi na stracie. Później nie mogłem odnowić pozycji, no bo pojawiały się obawy, czy to jest ten moment, czy to nie jest ten moment. W momencie, gdy jest większa cierpliwość, łatwiej zajmuje się pozycję na końcach tych korekt, dwójek, bo nie było strat w międzyczasie, tak? Nie było straty tutaj gdzieś nie wybije mnie, tak? Czekam sobie spokojnie na ten moment. Wtedy mogę spróbować raz zająć pozycję. No, za blisko, załóżmy ustawiony stop loss, wyrzuci mnie. Ale mogę wtedy ponawiać tą próbę, tak? Bo wiem, że to jest dołek, a nagroda jest dużo, dużo wartościowsza. Więc na ropie ja bym poczekał na korektę. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na gaz, no to trend momentum jest tutaj tygodniowy, wzrostowy, on nam jeszcze nie zawraca. Jeżeli będzie tutaj budowana fala trzecia, no to ten trend momentum tygodniowy, on może być długo w strefie wykupienia. Mamy zmianę oscylatora na wzrostowy dziennego. Mamy korektę ABC, więc mamy falę pierwszą wzrostową, mamy falę drugą i tutaj gaz jest dużo ciekawszy od ropy, tak? No bo on już zaczyna nam rysować tą trzecią falkę, tak? Zobaczcie, że on jest po wybiciu tego punktu, jest tutaj. Wyrysował nam wczoraj niestety, podczas gdy my świętowaliśmy falę wzrostową, no ale wszystko potwierdza to, że powinno nam rosnąć. Zielony trend tygodniowy, dzienny trend momentum zawraca nam, prawda, te linie w górę. Mamy strukturę fali pierwszej, mamy korektę fali drugiej, w fali drugiej mamy ABC, oczekiwanie wzrostu na falę trzecią. Co więcej dodać? Prościej być nie może, prawda? I szukamy, aż raz na jakiś czas zdarzy nam się ten instrument, który właśnie jest do grania. No i wasza rola na naszych odprawach to jest notowanie, wynotowywanie tych instrumentów, a później zastosowanie strategii, czy swing entry, czy trailing one bar high. No tutaj moment do gry. Z jednej strony to było wybicie szczytu fali B z obroną na dnie fali C. Dziś być może na wykresie godzinnym trzeba by poczekać, poszukać lokalnej korekty i próbować dołączać do tego ruchu. Niestety raz na jakiś czas zdarzają się instrumenty, gdzie nie ma korekt i one bardzo mocno rosną do góry. I to był cukier w poprzednim czasie, tak, gdzie ten wzrost na cukrze on był dość mocny. Te czarne świece, zauważmy, jedna czarna świeca, dwie czarne świece, jedna czarna świeca. I on nie dawał nam tu okazji do jakiegoś czekania na głębszą korektę. Więc czasami trzeba ustawić aktywację na szczycie i zająć chociaż niewielką pozycję. Dziś cukier jest w strefie tygodniowej, w strefie wykupienia. Mamy mocną świecę spadkową, trend dzienny spadkowy, więc nie nadaje się do grania na wzrosty. Trzeba poczekać na korektę. Czyli ten gaz tutaj wychodzi nam na faworyta. Możemy sobie popatrzeć jeszcze na pszenicę. Pszenica. Wykres tygodniowy pod strefą wykupienia. Wykres dzienny, wzrostowy. I ona nam tu aktywowała również wczoraj. Aktywowała również nam tu wczoraj szczyt fali B. Mamy podobne świece. Młotki na minimach A i C i chyba musimy przyjąć, że tutaj był
dołek fali C. Być może, no jeżeli ona nie chciałaby rosnąć, no to ta fala zostanie rozbudowana w tym układzie, jak tutaj jest oznaczone. Natomiast no, aktywowany został szczyt fali B i możemy spodziewać się kontynuacji wzrostu, zwłaszcza, że oscylator też nam rośnie. Więc koledzy, z którymi rozmawiałem jeszcze w czwartek, którzy ubezpieczali się na wykresie godzinnym pod wzrosty, a to ubezpieczenie na wykresie godzinnym to były te poziomy. Niedokładnie. To były lokalne szczyciki takiego niewielkiego swingu, tak? O. No to już mają pozycję, tak? No i trzeba by ją w tym momencie utrzymać. Ogólnie z zasady surowce analizujemy na wykresach tygodniowych i dziennych z tego względu, że no raczej to są instrumenty dla osób średnio zaawansowanych, dla osób, które lubią lewar w trendzie. Więc samo zajęcie pozycji jest już po waszej stronie, czyli zastosowanie tej strategii swing entry, trailing one bar, high or low. Tak więc, jeżeli ktoś jest początkujący, to albo książka, po to, żeby dowiedzieć się, na czym polega ta metodologia, no albo nasze szkolenia. Pewien element samodzielności, no to już jest po waszej stronie, czyli ten element zawierania transakcji. Czasami okazuje się, że bardzo trudny, no ale niestety ja już za was transakcji nie jestem w stanie zawierać. Mogę robić fajne rzeczy, mogę robić dużo, natomiast ten ostatni enter, zielony czy czerwony, buy lub sell, no to już musicie nacisnąć, rzekłbym, sami. Więc pszenica, drugi fajny instrument do rozbudowywania kolejnego wzrostu. Dalej kukurydza, wzrostowy, jeszcze niewykupiony i tutaj fala trzecia niebieska. Popatrzmy, pierwsza niebieska, ABC jako druga niebieska i oczekiwanie wzrostu na fali trzeciej. I bardzo ważna informacja, bo być może ktoś będzie kwestionował, dlaczego kupować w tym momencie na wykupionym oscylatorze. Bo jest bardzo ważna zasada dotycząca fal trzecich i na tym najwięcej przegrywają inwestorzy, że próbują sprzedawać na każdym wykupionym oscylatorze. A w falach trzecich, gdy ten ruch jest najsilniejszy, oscylator długo przebywa w strefie wykupienia. Fala trzecia jest po prostu mocna i oscylator będzie przebywał w tej strefie wykupienia. Więc jeśli mamy pozycje wzrostowe i oczekujemy fali trzeciej, to trzeba je utrzymać. Jeśli na pewno nie grać na spadki w fali trzeciej, nie stajemy przeciwko fali trzeciej. To jest takie, jak się mówi czasami, że inwestorzy stają naprzeciwko rozpędzonego rynku, lokomotywy, pociągu, to jest właśnie fala trzecia. Gdy my mówimy o tym, że chcemy być w fali trzeciej w tym dobrym kierunku, to wielu, naprawdę wielu stara się grać przeciwko. I gdy ten trend się rozbudowuje, oni widzą, że rynek jest wykupiony i znowu ponawiają pozycję. Rynek na fali trzeciej znowu idzie do góry, zamknęli już dwa razy stratę i dalej próbują grać na spadek przeciwko temu wykupionemu rynkowi. I jeżeli ktoś nie zrozumie tego, że w fali trzeciej oscylator będzie nam długo przebywał w strefie wykupienia, no to zawsze będzie chciał grać przeciwko temu najważniejszemu ruchowi. Przeciwko temu najsilniejszemu ruchowi na rynku. No a tak się nie da zarabiać pieniędzy, prawda? Kukurydza cały czas do wzrostu i ona tutaj będzie budowała też falę 3-3-3. Ciekawy jest ryż, bo on jeszcze tak mocno nie urósł. Tutaj czaimy się na niego już od dłuższego czasu, bo potencjał jest dość spory. Jeżeli on jest po 10 na przykład, nie wiem, będziecie kupować nawet po 11, to on potencjał wzrostu ma na 18, na ten poprzedni szczyt. Dlaczego? Bo to byłaby fala C w tej dużej strukturze. Więc mamy ile? 70% potencjału wzrostu. No niespotykane, jeśli chodzi o rynki walut czy rynki indeksów, żeby uzyskać taki właśnie potencjał wzrostu. Drugie. Jesteśmy po długiej, naprawdę długiej korekcie na fali drugiej. Czyli znowu granie na falę trzecią. I teraz kwestia tylko, aby w tym bałaganie tutaj ostatnich tygodni znaleźć moment do zawarcia
transakcji. Rynek naruszył poprzednie minima, to są te minima. Ja się czasami śmieję, że na surowcach robią bardzo często robią takie naciągnięcia, takie knoty, wbijają SL-e i dopiero rynek jest gotowy do wzrostu. Drugie, oscylator w strefie wyprzedania. Więc tutaj na dniach znowu pojawi się okazja do gry na wzrosty i znowu można albo zastosować trailing one bar high w oparciu o wykres dzienny, albo swing entry. No na razie ten swing entry spróbujmy sobie go ustawić, ale być może kolejne sesje przyniosą nam niższy swing, bo jeżeli notowania zeszłyby poniżej tych minimów, to wówczas można by tutaj próbować. Albo przejść na wykres godzinny i spróbować tutaj na wykresie godzinnym. Ale wyjście powyżej tych poziomów oznaczonych przez swing na dziś byłoby momentem do gry na wzrosty. Problem ryżu ten sam co srebra, czyli duża wartość i cukru i kawy. Czyli cztery instrumenty, gdzie punkty mamy o dużej wartości, więc co robimy? Gramy mniejszymi jednostkami. Bo jeżeli punkty mamy dużej wartości, to nawet te niewielkie odległości do minimów, a na minimach ustawiamy obronę w naszej strategii, no, są w stanie czasami zaboleć, jeżeli rynek jeszcze będzie testował te minima. No, a tak jak wspomniałem, kupowanie dołka jest dość ciężkie. I tutaj rynek nam, no praktycznie od kiedy? Od początku marca, czyli prawie miesiąc nam tutaj oscyluje przy tych minimach. Natomiast nagroda tutaj na ryżu będzie ciekawa. No i na koniec co? Jeszcze nam została soja. Jeden z najsilniejszych instrumentów. Bardzo duży spadek. Moim zdaniem zakończona korekta. Powinniśmy zobaczyć ruch co najmniej 1 lub A, 2 lub B, 3 lub C. Obecnie buduje się dopiero 1 lub A, a w tym 1 lub A powinniśmy zobaczyć 5 falek. I tutaj znowu powinna nam się budować fala trzecia. Soja nie chce spadać, nie chciała spadać tak jak pszenica, nie chciała spadać tak jak ryż, tak jak załóżmy gaz spadł w ostatnim czasie. No oczywiście to jest inna grupa instrumentów niż gaz, natomiast soja w mojej ocenie już wcześniej miała wykupiony oscylator i myśleliśmy o tym, że pojawi się korekta. Skoro nie ma tej korekty, a oscylator przebywa w strefie wykupienia, no to znaczy, że rysowana jest fala trzecia. I tutaj nie ma co stawać przeciwko temu rynkowi. Jeżeli ktoś brał pozycję, tak jak wspominaliśmy, 8-7 gdzieś stycznia, to są gdzieś te poziomy, można było jeszcze brać tutaj, troszkę wcześniej, to był listopad, grudzień, gdzieś te momenty. W każdym bądź razie minima te kluczowe nie zostały przebite. Stąd cały czas ta pozycja może być utrzymywana. No i troszeczkę nierozsądnym byłoby wychodzenie tutaj z tych pozycji, skoro nie ma do końca przesłanek, żadnej słabości, tak? Rynek wyrysuje korektę i znowu pójdzie do góry. Stąd to jest ten element budowania pozycji w średnim terminie, że bierzemy sobie, a jeszcze jest właśnie element wchodzenia w pozycję, dwie jednostki, jedną z nich możemy zamknąć wcześniej, a drugą zostawić. To może być tak, to co wspominałem, tak? Mogą to być cztery jednostki, z nich zamykamy dwie. Ktoś może otworzyć 10 jednostek i zamknąć z nich 5, tak? W momencie, gdy weźmiemy sobie zysk z części pozycji, dużo łatwiej jest nam utrzymać tą drugą część pozycji, właśnie w oczekiwaniu jakichś dużych ruchów, tak? To jest takie troszeczkę odcięcie kuponu. Zajęliśmy pozycję, było trochę, bo zazwyczaj w momencie zajmowania pozycji jest trochę strachu. Pozycja została utrzymana, pozycja zarobiła, wzięliśmy zysk, odcięliśmy ten kupon i zostawiamy ją na średni termin. No i dla kogo są te analizy tak naprawdę? No bo wiele osób powie, że chce być traderami, chce zawierać transakcje codziennie. Niestety większość z Was pracuje. Większość z Was robi te transakcje jednak z pracy albo po pracy. Więc w oparciu o tą metodę można tradować i ja to robiłem przez 2 lata. Problem jest taki, że 2009-2010 tradowanie bardzo mocno eksploatuje. Natomiast element zajmowania pozycji, budowania portfela jest znacznie przyjemniejszy. Mamy czas na inne rzeczy, tak?
z wiekiem też zmienia się podejście. No i wiadomo, młodsi ludzie mają więcej takiej chęci walki z rynkiem. Po pewnym czasie chodzi o to, albo statement pokazuje, co buduje linię kapitału. A linie kapitału budują dobre transakcje utrzymane w dłuższym i średnim terminie. Stąd też może to być wykorzystywane przez traderów, ale z zasady skierowane jest to do osób, które potrzebują utrzymać pozycję przez kilkanaście godzin, kilka dni, a staramy się to teraz wydłużać do kilku tygodni, wręcz miesięcy. Więc w kolejnych naszych spotkaniach będziecie mogli zobaczyć, jak nam to wychodzi. Pytanie, czy mamy pytania, bo skończyliśmy, że tak powiem, omawiać wszystkie instrumenty. Czasowo mamy co, półtorej godzinki gdzieś, tyle mniej więcej to trwa. Czy mamy pytania? Nie mamy pytań. Czy mamy pytania z internetu? Tylko o ryż, o sytuacji na ryżu, ale to omówiliśmy ryż, tak. No więc tak, możemy sobie powiedzieć, co będzie dalej. Dalej mamy tak, za tydzień jest otwarta, nie, już nie będzie otwartej, przepraszam, odprawy traderów. Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 10, wówczas w aplikacji webinarowej. Na naszej stronie w dziale dla abonentów publikowany jest link do tego pokoju webinarowego z hasłem, więc osoby, które mają dostęp do analiz, mogą nas odwiedzić już w następny poniedziałek. Również jutro rano między 8 a 9 pojawiają się wykresy godzinne walut i indeksów, a 16 to jest sobota. W tym miejscu, jak też w internecie, zrobimy sobie takie szkolenie, warsztat od godziny 9, 10 myślę bardziej, do godziny 16, 17 po to, aby omówić wszystkie niuanse strategii, bo być może więcej pytań mielibyście o samą strategię, tak, o zajmowanie pozycji, niż o same instrumenty. To jest 16 kwietnia, sobota i pewnie z naszego maila wyjdzie link do tego szkolenia. No to będzie zamknięte szkolenie, na pewno nie będzie takie otwarte jak dziś. No i to jest kwiecień, tak? A w maju otwieramy globalny system inwestowania, czyli kolejna edycja kursu 6-miesięcznego, ale o tym też będziemy Was informować w kolejnych spotkaniach. Jeśli to wszystko i nie ma pytań, to do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia 16 kwietnia i na kolejnych naszych otwartych webinarach. Może już nie w tym miejscu, albo może jak się chłopaki poprawią i będziemy startować punktualnie, to zrobimy powtórkę tego. Dziękuję Wam wszystkim za udział i do zobaczenia.